Jeszcze smutna informacja. Nie żyje ksiądz Piotr Z. Salezjanin, zmarł dziś w wieku 57 lat. O jego śmierci poinformowali zakonnicy, dodając, że o szczegółach dotyczących pogrzebu dowiemy się w najbliższym czasie. Proszą także o modlitwę za zmarłego. Mężczyzna popełnił samobójstwo, targnął się na swoje życie po tym, jak w mediach społecznościowych szczecińska radna Platformy Obywatelskiej Dominika Jackowska opublikowała jego dane i wizerunek, a w poście został on oskarżony o pedofilię. Wpis po czasie został skasowany. Według radnej Platformy mężczyzna miał onanizować się na plaży w Świnoujściu. Sprawę nagłośniła kobieta, która wezwała policję. Według ustaleń TVP Info przybyła na miejsce policja po przesłuchaniu świadków, sprawdzeniu m.in. telefonu komórkowego mężczyzny. Nie potwierdziła oskarżeń. Mężczyzna na miejscu poddał się dobrowolnej kontroli. Czynów zabronionych nie potwierdzili także ratownicy WOPR-u, przy stanowisku których wydarzyć się miała ta sytuacja. Mężczyzna został ukarany przez policję mandatem. Nie wyraził zgody na publikację swojego wizerunku. Kobieta, która oskarżała mężczyznę, mimo braku potwierdzenia swoich zarzutów w mediach społecznościowych, opublikowała dane mężczyzny. Wpis, w którym pokazany został jego wizerunek, jego imię i nazwisko oraz miejsce pracy, powieliła m.in. szczecińska radna Platformy, a w kolejnych postach atakowała duchownego.